Momencie, gdy zaczynasz wpadać w tą czarną spiralę czegokolwiek, należy klasnąć w dłonie i skoncentrować się na rozkoszy. I że ta koncentracja na rozkoszy jest taka prosta, bo wystarczy jedna pomarańcza, którą masz w Twoim mieszkaniu, wystarczy jej zapach, by już skoncentrować się na rozkoszy, zapachu i smaku, wystarczy jedna brzoskwinia. Na talerzyku, w Twoim pokoju, w którym aktualnie jesteś i w którym zaczyna cię wciągać ta czarna spirala, ty już gryziesz tą brzoskwinię, jeżeli oczywiście lubisz brzoskwinię, i koncentrujesz się na tym smaku, zapachu, dotyku, widoku, cielesności. To jest takie proste. I czy czujesz tą gotowość, aby dokładnie. Teraz lub w takim momencie, gdy coś w Twoim życiu zacznie się rujnować, rozpadać, ta stara struktura zacznie odchodzić, aby przerwać to koncentrowanie się na problemie i zmienić Twoje myśli, zmienić Twoje słowa, zmienić Twoje działania i skoncentrować się na rozkoszy. Bo czasami mówimy sobie: Ach, muszę dopiero mieszkać na Wyspach Kanaryjskich. Albo na Karaibach, aby móc się rozkoszować życie. Nic bardziej błędnego, rozkoszować cielesnością możesz się w każdym miejscu i o każdej porze dnia i nocy. Bo rozkosz to jest coś bardzo wyjątkowego. I mamy tutaj na Ziemi tyle różnych rzeczy, którymi możemy się rozkoszować. Od zwykłej czereśni, która rośnie na drzewie, do stokrotki, która dokładnie teraz rośnie, może pod Twoimi stopami, na łące, przez którą wędrujesz i słuchasz tej ceremonii. Poprzez to, że jesteś dzisiaj na naszej ceremonii i możesz ją widzieć, wiesz, że niektóre osoby nie widzą i nie mogą rozkoszować się widokiem, ale mogą rozkoszować się czymś innym smakiem, zapachem, dotykiem. Czyli nawet jeżeli jeden z tych zmysłów jest nieaktywny, to są aktywne inne zmysły, którymi można się rozkoszować. I czy rozumiesz to przesłanie, że jeżeli dzisiaj, dokładnie teraz, koncentrujesz się na problemie, to wzmacniasz to negatywne i więcej tego negatywnego pojawi się w przyszłości? I czy rozumiesz to przesłanie, które daje nam dzisiaj siła wyższa, ta żyrafa, by popatrzeć z góry na Twoje życie? Zrozumieć, co się w nim dzieje i zacząć już teraz rozkoszować się czymkolwiek. Bo gdy rozkoszujesz się czymkolwiek, to taką Twoją przyszłość pełną rozkoszy tworzysz w tym momencie. Dziękuję.